Wielkie rozczarowanie to, drodzy Państwo, też jest trochę podchwytliwe i trudne pytanie, dlatego że cóż tu opowiedzieć, jeżeli rozczarowanie zależy od punktu siedzenia, dla Brazylijczyków rozczarowaniem będzie każdy inny wynik oprócz zdobycia Pucharu Świata. Dla Holendrów rozczarowaniem będzie każdy inny wynik zapewne niż dojście do półfinału. Dla Iranu rozczarowaniem będzie, jeżeli nie strzelą żadnej bramki w tym mundialu. Trudno powiedzieć, jednak gdybym miał typować na taką drużynę, która sprawi najwięcej zawodu kibicom, to myślę, że może to być Francja albo Argentyna. Największym zawodem na tym mundialu będzie reprezentacja Anglii. Jestem pewny, że nie dadzą rady sobie w potyczkach z Urugwajem, a także z zespołem Włoch. Co więcej można powiedzieć, mają oni dużo świetnych zawodników, mnóstwo gwiazd, natomiast jako zespół od dawien dawna nic nie pokazali na mundialu, tym bardziej w Brazylii nie dadzą rady i wrócą po trzech spotkaniach do domu. Największe rozczarowanie. Ja obstawiam Hiszpanię, dlatego że jest to zespół, który owszem zachwycał w poprzednich latach, będzie bronił Mistrzostwa Świata, ale jest to też zespół, który mam wrażenie z roku na rok traci jednak ten swój impet. Jest to drużyna już w dużej mierze przewidywalna, jednak te hiszpańskie gwiazdy, szczególnie z Barcelony, nie zagrały najlepszego sezonu. Ten ich blask z każdym, mam wrażenie, miesiącem gaśnie, więc wydaje mi się, że Hiszpania może być dużym rozczarowaniem. Wielu byłoby kandydatów do tego miana, ale myślę, że największy zawód w tym roku sprawi Anglia, ponieważ nie wyjdzie z grupy. Według mnie nie ma na to najmniejszych szans, odpadnie, wyjdzie z tej grupy Urugwaj i Włochy. Anglia niestety, pomimo tego, że jest kolebką futbolu, po raz kolejny nie osiągnie nic. Mimo że mają dobrych zawodników w pojedynczu, to jednak nie są kolektywem i nic nie osiągną.